Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi, jeszcze w takim wydaniu świątecznym. Oto skrót wybranych imprez kulturalnych i sportowych, które będą miały miejsce w najbliższych dniach w naszym regionie. Na dobry początek Jasełka po cieszyńsku w wykonaniu rodziców dzieci z przedszkola niepublicznego. Odbędą się w Przytuli w Brennej. Wstęp wolny, ale obowiązuje rezerwacja miejsc. To wydarzenie w piątek o godzinie 16:30. O godzinie 17:00 w Skoczowie w sali widowiskowej pod Pegazem zaplanowano koncert laureatów świątecznego przeglądu wokalnego gminy Skoczów. Gościem specjalnym będzie zespół Awokado. Wstęp wolny. W sobotę koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zaprasza na 16 bal cieszyński w strojach regionalnych. Początek spotkania godzina 19 w Kasztanowym Dworze. Atrakcji w naszym regionie nie zabraknie w niedzielę, 12 stycznia. Sporo będzie się działo w ramach 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W Cieszynie wośpowe zamieszanie już od godzin porannych. Od 11 do 17 m.in. strefa dziecka w Domu Narodowym, zaś główne wydarzenia będą miały miejsce na płycie rynku. Koncerty, pokazy, licytacje, kiermasz. Warto z pewnością zwrócić uwagę na cieszące się co roku dużym zainteresowaniem morsowanie na rynku. Start godzina 15, światełko do nieba o godzinie 20. Nie zabraknie również atrakcji sportowych czy propozycji na wzgórzu zamkowym. W Brennej niedziela upłynie również pod znakiem różnego rodzaju wydarzeń. W parku turystyki od 12 koncerty, gry i zabawy na lodowisku, licytacje, teatr ognia, prezentacja wozów bojowych OSP. W Skoczowie z kolei w niedzielę nie zabraknie kolejnej edycji Moto Wośp Skoczów. W programie rajdówki, licytacje, pokazy, przejazdy i wiele innych. Impreza rozpocznie się w samo południe na targowisku przy pływalni Delfin. Ale to dopiero początek. Pozostajemy nadal w Skoczowie. Z pewnością warto zwrócić uwagę na wersję zimową ochabskich papajów. Start godzina 12. Zaprasza tradycyjna zagroda rolna Skansen Ochaby. W ramach WOŚP również zumba i światełko do nieba, pokaz sztucznych ogni na Kaplicówce. Finał WOŚP również w Kończycach Wielkich, w Ustroniu oraz w Wiśle. Tam również koncerty i inne wydarzenia. W Wiśle na placu Hofa zaśpiewa m.in. Wiki Gabor oraz Adamo Rudnik. Fani morsowania również znajdą tam coś dla siebie. A teraz trochę inna propozycja, już nie w ramach finału WOŚP. W Kościele Jezusowym w Cieszynie odbędzie się koncert inaugurujący obchody jubileuszu 70-lecia zespołu pieśni i tańca ziemi cieszyńskiej. Wstęp wolny, start godzina 17. W niedzielę na muzyczne spotkanie z kapelą Wałasi zaprasza Kafe Muzeum w Cieszynie. Start godzina 16, będzie to koncert kolęd i pastorałek. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście więcej propozycji znajdziecie w naszym kalendarzu imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.